dobry. Witam wszystkich w Żarłok TV na śniadaniu. Dzisiaj pokażę Wam coś dobrego. Grecki jogurt na śniadanie z delikatesów greckich i do tego herbata z warsztatu herbaty, domowej roboty dżem śliwkowy, a zjemy to na świetnej bagietce. Poranny filmik na śniadanie. Słuchajcie, w Krakowie za 5 zł można kupić bagietkę w knajpie Buzz R. To jest w sercu krakowskiego Kazimierza. Delikatesy i piekarnia. Co oni tam mają? Bardzo dużo rzeczy. Mają pieczywo, które sami robią na miejscu i różnego rodzaju przekąski. Bagietka, która jest tutaj, ja ją zacząłem jeść, połączyłem ją i mówię właśnie, że to jest na tyle znakomite, że trzeba to pokazać. Bagietka za 5 zł. Te bagietki są sprzedawane również w wersji wieloziarnistej. Ta jest czysta, pszenna. Te kanty są ostre, bo chrupiące. Z zapachu przypominać może pizzę. Ta skórka idzie już w tak zwane melanoidynowe posmaki. Jest to ładnie przypieczone, posypane mąką. Dobre zarówno do słodkich, jak i słonych dań. Te delikatesy są na krakowskim Kazimierzu. Bazar, piekarnia. Delikatesy greckie. Tuż obok pana Brody, właściwie to jest ich sąsiad. Mają już hurtownię, sprzedają na przykład oliwę ze wsi. Nie próbowałem, ale wygląda to bardzo zachęcająco. Oliwki również. A ja mam coś takiego. Napisane po grecku, nie mam pojęcia co to jest, ale tutaj z boku jest już napisane po polsku. Krowi jogurt, 10% tłuszczu, to bardzo dużo. Chociaż polskie jogurty też można znaleźć znakomite, na przykład 12% tłuszczu, bodajże Włoszczowa robi rewelacyjny jogurt polski, ale tutaj mamy troszkę coś innego. W składzie mleko krowie, skoncentrowane mleko krowie, śmietana mleczna, białko mleka, kultury bakterii. To jest w takim kubeczku po pół kilo, 500 gramów. Ja to już otworzyłem, zacząłem jeść pierwszy raz i jestem pozytywnie zaskoczony. To jest jak lody. To jest konsystencja lodów, szanowni Państwo. Gęsty. Widzicie? Bardzo gęsty. Otóż jogurt grecki kojarzy się z czymś troszkę kwaśnym, może nawet troszkę nie tyle, że goryczkowym, co bardziej w odczuciu taninowym. Jak pijecie zimną herbatę, to taniny mają taką metodę, taką działania mają metodę, że ścieśniają Wam kubki smakowe. Wasze kubki smakowe pod wpływem na przykład białego sera, mocno wyparzonej herbaty, czy też na przykład PIF, IPA, Imperial, które jest mocno goryczkowe, to ścieśnia kubki smakowe. Ten efekt jest tutaj nieco złagodzony, ale do bułki, kiedy mamy tak mocny i gęsty jogurt, nie jest potrzebne masło. Dlatego ja w tym momencie rozdzieram sobie, do tego nie trzeba kroić. Zaparzam sobie wodę i po prostu robię coś takiego. Nakładam zamiast masła troszeczkę jogurtu, który jest gęsty, aczkolwiek no może trochę upaść. Otwieram oryginalny deser. Naklejki dla patronów, jak chcecie sponsorować Żarłok TV, to zapraszam, takie kotki od razu. Naklejasz sobie i już Ci lepiej smakuje. To jest rocznik 2018, domowa robota. Niestety ten rocznik był bardzo rzadki i albo za mało razy było to przesmażone. Według mnie nic więcej nie potrzeba. Trzy elementy. I do popitki zalewam białą herbatę, najbardziej popularną białą, czyli Paimutan. Tutaj macie warsztat herbaty. W Krakowie również niedaleko centrum Kazimierza jest warsztat herbaty.
to jest 50 gramów herbaty za 14 zł. Herbata sypana, herbata biała, niezwykle orzeźwiająca i podbudowująca smak wszelaki. Właśnie dlatego śniadaniowo polecam Wam to. I teraz pozwólcie, że przestanę gadać. I to jest drugie parzenie. Dobra herbata, 3 razy spokojnie zaparzysz. Wasze zdrowie i tych wszystkich, którzy to nam zapodali i zrobili. Minister zdrowia ostrzega przed oglądaniem żarłoka na czczo. Pyszne, rewelacyjne, z miodem. Notabene w tych greckich delikatesach też sprzedają miód. Nie próbowałem, ale zbliża się to troszkę do śmietany, może nawet. Jest pyszne. Ta bagietka rewelacyjna, zobaczcie, ona jest w środku mięciutka, zobaczcie, o! Prawie że jak focaccia, zobacz. Zobacz, ile tego środka jest puszystego. Bardzo neutralny w smaku. Taki być powinien. Bierzemy to, wycieramy sobie to i tym wycieramy sobie gębę. Nie czuję tutaj drożdży w tej bagietce. Oznacza to, że jest przefermentowana, dobrze wyrośnięta. Biała herbata z warsztatu herbaty na ulicy Brzozowej naprzeciwko Charakteru. Czy coś więcej potrzeba? Nie. To jest wszystko dobrej jakości. Oczywiście, zapewne można podkręcić. To można zrobić z goździkami, z jakimś bajerem. White Paimutan. To ile mnie wyniosło? Nie pamiętam, ile kosztował ten jogurt. Ale naprawdę 3 elementy to jest to, co wystarczy. To jest to, co daje przyjemność. Właśnie, jak już tutaj jesteśmy. Ogłoszenia parafialne. Niebawem zaczynamy serię gotowania we współpracy z Asia Deli. Pamiętacie, gdzie znalazłem panią Izę? I tam pani Asia. Oj, będzie gotowanie oryginalnych przepisów azjatyckich. Pokażemy, jak to zrobić. Ale dlaczego ja to założyłem? Żeby jeszcze... Co ja miałem powiedzieć? Aha, oprócz tej bagietki zakupiłem coś, czego nie do końca chcę pokazywać, bo szukałem długo. Długo szukałem. I znalazłem. 2 złote. Jedna z najlepszych bułek do burgerów. W Krakowie, w centrum. Oczywiście nie jestem w stanie zjeść wszystkiego, ale... To jest rewelacja, szanowni państwo. Bułeczka posypana czarnuszką. Bułeczka maślana. Zobaczcie na tą miękkość. To jest świetna bułka do burgera. No chyba nie wegańskiego, ale do wegetariańskiego. Próbowałem z dobrą kalorią. Świetnie pasuje. Jest to bułka miękka, która po przypieczeniu jest troszkę maślana. Chociaż dla mnie mogłaby być bardziej maślana. Ale spróbujcie. Cena 2 zł. Ale to jest typowa bułka do hamburgerów. Rewelacyjna. Polecam. Miło było się zobaczyć o tej porze. Zobaczymy się w przyszłości. Od razu nasuwa się pytanie, do czego będzie pasować ten jogurt. I ja myślę, że do wszystkiego. Obok delikatesów jest pastrami. Nie chcę nic sugerować, żeby jakiś upgrading degustować i próbować. Nie chcę, ale jest to bardzo możliwe.
5 zł. Absolutnie nie ma żadnego porównania do tych z marketów.